Natalka! Cześć Natalia, dzisiaj gramy w Tokę Bokę. No dobra, więc zaczynamy. Ała, 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 ała. Dobra. Co to były za krzyki? Co to były za krzyki? Lecę to szybko zobaczyć. O nie, tylko nie moja siostra. Lecę z nią do szpitala. I to jak najszybciej. Dobra. To lecimy do szpitalka. I historia będzie kontynuowana. Dobra, minus jeden. I już prawie, już prawie. Już prawie, widzowie. I musicie chwilę zaczekać. Muszę wziąć jeszcze dwie osoby. Oj. Ty? Nie. A jeszcze siebie i mojego brata. O. Dobra, wsadzamy ich. A jeszcze mi musimy dać minę. A potem będziemy. Dobra. Wow, jesteś bardzo szybka. Dojechałaś. Wiesz ile? Dojechałaś 5 minut. Dobra, na 3, 2, 1 ją wyciągamy. 3, 2, 1. Trzymaj ją, trzymam. Ty tu zostań na wszelki wypadek, a ja ją biorę. Oj. Ojdź. Ja mu trzeba zmienić. Jedziemy na pierwsze piętro. Musicie zaczekać. A. Ej. Miał, co się stało? Nie wiem, ale trzeba ją przebadać. Miał, no dobrze. Już ją badamy. Miał, serce w porządku. Miał, wszystko jest w porządku. Teraz proszę iść na rentgen. Miał, już lecę. Oj. Miał. Już sprawdzam. Miał, musiało boleć. Szybko na salę. Miał, szybko na salę operacyjną.
No dobra. Jak pan powiedział, że szybko, to lecę. Dobra, muszę szybko na trzecie. Dobra, zaraz kontynuacja. Musimy tylko wziąć jedną rzecz. Gdzie ty? Jest. Jeden. Dobra, już prawie. Panie lekarzu Adamie, trzeba szybko wziąć ją na operację. To bardzo szybko. No dobrze. Już zaraz się tym zajmiemy. Ojeju, nie ty. Tylko ty. Dobrze, proszę się już teraz nie patrzeć i wyjść z sali. Tak? Tak, jasne, panie doktorze. Już lecę. Dobrze, teraz trzeba wszystko przemyć. Ojejku. Poważne złamanie. Teraz dezynfekuję. No dobrze. Ja ją teraz przewiozę. Będę musiała się wracać. No cóż. Będę musiała się wrócić do domku. Dobra, wiozę ją. Dobra. Okej. Muszę się szybko wracać. Tak mega szybko to zrobię. Zrobię szybko tą akcję, bo zapomniałam o jednej rzeczy. Musi to ktoś przynieść. Tylko nie wiem, kto najlepiej mama. A o, wiem. O, dobra. Gdzie Natalka? Co się z nią stało? Może zapytam jej rodziców. Co się stało z Natalką? Coś się stało Natalce? Nie ma jej w waszym pokoju? Idę to sprawdzić. Halo, Natalka, nie rób żartów, jak już masz robić. Halo?
Nie ma ich rzeczywiście. Powinniśmy się martwić? Dzwonić do Patryka? Nie wiem, zadzwońmy. Halo? No halo. Gdzie jest Natalka? Julka ją zwaliła z łóżka. No i jakoś tak wyszło. Co? Muszę ostro z nią pogadać. Dobra, to gadaj ile chcesz. Ale nie wiem, czy to coś pomoże. Raczej tylko ją zdenerwujesz. To się jeszcze okaże. Ojojoj, nie! No kurczę. To się jeszcze okaże, czy się zdenerwuje. Mój kochaniutki. Zaraz się to okaże. Dobra. To ja sobie spadam. Mnie wcale nie ma. Nie ma mnie. Oj, wiem, że gdzieś tu jesteś. Czemu zwaliłaś Natalkę? No przypadkowo. Często się rozpycham, ale jej nie zwalam. Tym razem co ci się nie upiekło? No dobra. Masz siedzieć w tym pokoju i masz szlaban. Co? A miałam cię wyjść z Natalką. Ale nie wyjdziesz, bo ją zwaliłaś. Prawda, mój słodki koteczku? Miau. I zero grania. To co ja mam robić? Nie wiem, coś musisz. Daj mi szczęście, kulo, proszę. Zwierząt. Co ty, Julce, dajesz taką karę? To w takim razie ja ci dam karę. Co? To w takim razie ja tobie dam karę. Oj, no nie, drugie piętro. Ciekawe w ogóle, co tam jest. Nieważne. Dobra, dobra, czekajcie. Zaczekajcie. Co? Gdzie ja jestem? Co ja robię w szpitalu? O, tu jest przycisk weźmy i lekarza. Tak, słucham cię, kochana. W ogóle, co ja robię w szpitalu? No wierzcie, nie wiem, ale coś zrobiłaś. Zapewne ktoś cię zrzucił z łóżka. Co? Czyli to Julka. Jak wrócę ze szpitala, to z nią ostro pogadam. No dobrze, ale muszę... Ała, moja ręka. Mogę dostać jakieś przeciwbólowe leki? Jasne, już daję. I zaraz jeszcze powiem twojej mamie, zadzwonię do niej, że już się przebudziłaś.
No dobra. No to lecę już powiedzieć swojej mamie. A ty tutaj sobie zostań. Dobra. Halo, tak. Tutaj lekarka z szpitala na dobre i na złe. Już pani córka się przebudziła. Możecie przyjeżdżać i się z nią spotkać. Spokojnie, do widzenia. No dobra. No to piętro. No, czyli parter. No dobra, no to druga część jutro. Pa.